Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się sprawami późnej Republiki, a konkretnie po prostu upadku Konstytucji Republiki, czyli jak to niektórzy skandują, konstytucja i tak dalej, inne bajki. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu o przemocy politycznej w Republice, no to zapraszam do obejrzenia go, bo to będzie ważne, by zapoznać się z informacjami, z tym, co było dokładnie przed tym, co teraz będziemy omawiać. Teraz dam odnośnik. Na dzisiaj porozmawiamy sobie już konkretnie po prostu o upadku tej Konstytucji Republiki. Przemoc, nie przemoc, no cóż, siła rządzi się swoimi prawami. Kto w polityce ma siłę, ma władzę. Można to tak skrócić. Tak więc podziękowania czcigodnym patronom kanału, Tomaszowi Flawiuszowi, Etmanowi i Artoriusowi Kastusowi. Dwoma głównymi bohaterami dzisiejszej opowieści będzie oczywiście Publius Clodius Pulcher i jego przeciwnik Titus Annius Milon. Clodius wbił się tutaj w klin pomiędzy Cezarem, Pompejuszem i Crassusem, a Senatem i bardzo z tego korzystał. Clodius potrafił się przedstawić plebsowi jako ich reprezentant, jako ich champion, idol. Głównie przez to, że przeciwstawił się on Cyceronowi i jego pogwałceniu praw w związku z buntem Kataliny, w zasadzie ze spiskiem nawet. Był on trybunem w roku 58 przed naszą erą, tak jak mówię, wszystkie daty są przed naszą erą. I jako ten trybun, jego plan działania był taki, żeby wziąć się naraz za wszystkie sprawy ludu, które były przez władzę ignorowane przez dziesięciolecia wcześniej. I to naprawdę załatwiło mu dużą popularność. Zaraz został trybunem, wniósł ogrom nowych praw. Jedno z nich, Lex Frumentaria, wprowadziło po raz pierwszy w historii darmową dystrybucję zboża. Przynajmniej minimalną, że każdy obywatel ma tyle otrzymywać, przynajmniej tyle, za darmo. To było po raz pierwszy w historii Rzymu. Oczywiście jego przeciwnicy od razu stwierdzili, że jest to przekupstwo ludu, tak? On im tym sposobem wręcza łapówki kosztem skarbca państwowego, ale tak naprawdę koszty dla skarbca nie były zbyt wiele. Co się okazuje, że jednak w państwie zapomoga dla najbiedniejszych nie jest powodem inflacji i zubożenia państwa. To już wiedzieli wtedy, wiedział to Clodius, a do dzisiaj jednak panują z tego powodu różne dyskusje. Clodius oczywiście też próbował przejąć handel zbożem, czy tam kontrolę w ogóle przepływu zboża w Rzymie, sam osobiście, nadając prawa do dystrybucji zboża lokalnym jakby dzielnicom, tak, w administracji dzielnic Rzymu, na którymi miał kontrolę tak naprawdę. Drugie jego ważne prawo to była relegalizacja tak zwanych kolegiów, kolegia, czyli coś jakby związki zawodowe, prymitywne związki zawodowe, bardziej też handlowe, przyjazne jakieś takie grupy, głównie pogrzebowe, wspierające się i wiadomo, co jakiś czas się spotykali, co parę tygodni na wspólne posiłki, tworzyli taką klikę, taką grupę społeczną i oczywiście lobbowali dla wspólnych interesów tej konkretnej grupy, tego konkretnego związku. Oczywiście Rzymianie już wtedy nie wiedzieli, skąd w ogóle te kolegia się wzięły, jednakże od Środkowej Republiki wiadomo było, że każdy obywatel rzymski ma prawo do takiego kolegium należeć i się w takim kolegium skupiać. Głównie chodziło o to, że to byli mali handlowcy, jacyś tam rzemieślnicy, wykonawcy różnych usług, ale zawierały te kolegia w sobie wielu wyzwoleńców i nawet niewolników, no jeśli właściciel takiego niewolnika wyraził na to zgodę. Jednakże te kolegia, no cóż, były niebezpieczne dla rządzących, ponieważ one tworzyły swoje własne struktury, no można by rzec, magisterialne. I uczestnictwo w ich spotkaniach i w tych wewnętrznych wyborach i tworzenie tych struktur otwierało to doświadczenie dla ogromnej rzeszy obywateli, dla tej biedoty, która wcześniej oczywiście nie bardzo miała wpływ na elekcje, wybory polityków, a to się elitom oczywiście nie podobało, no bo gdzieżby lud mógłby się kształtować i edukować w kwestiach magistralnych i urzędniczych, prawda? Toż to już za dużo władzy dla ludu by należało. No cóż, kolegia zostały zniesione w 64 roku
z powodu tego, że Senat wierzył, że rok wcześniej były one odpowiedzialne za organizowanie po prostu agresywnych, przemocowych zamieszek w mieście, więc wykorzystali ten powód, wykorzystali to, co mogli, by kolegia zawiesić. No i cóż, te wznowione kolegia, które Klodiusz jednak zaczął wzorowywać na administracji dzielnicowych, tylko w pomniejszonym sensie oczywiście, stały się jakby dużą podporą dla działań politycznych Klodiusza. To było jego wsparcie, to była jego siła. Kolegia te pozwalały zwykłym ludziom ukazać swoje talenty, czy wręcz je odnaleźć. Tak było między innymi w przypadku jednego z bliskich współpracowników Klodiusza, Sextusa Cloeliusa, który jako zwykły skryba okazał się mieć niebywałe talenty administracyjne, aż do tego stopnia, że w zasadzie to on tworzył i nadzorował prawa związane ze zbożem dla całego miasta. I szło mu to bardzo dobrze. No i na końcu Klodiusz musiał się wziąć za prawa obywatelskie. Egzekucja tych spiskowców przez Cycerona od Katyliny oczywiście była całkowitym pogwałceniem libertas, czyli wolności i praw obywatelskich. Jak już wspominałem w poprzednim materiale, do końca życia Cyceron będzie słyszeć od swoich krytyków, że jest tyranem. Właśnie za to. I Klodiuszowi udało się poprzez legislację, moce trybuna i po prostu przemoc na ulicach przepchnąć prawo, które pozwalało mu wygnać każdego, kto uczestniczył w tamtych egzekucjach. Żeby pokazać ludziom, że nie podoba im się to, więc macie tutaj możliwość wygnania wszystkich tych złoczyńców. Oczywiście najbardziej chodziło mu o to, żeby wygnać Cycerona i to jego najbardziej w swoich przemówieniach oskarżał. I to w zasadzie tylko dla niego stworzył to prawo. I co ciekawe, tutaj Klodiusz zagrał Cyceronowi na nosie. Bo jak pamiętamy z poprzedniego filmu, Cyceron wraz z Katonem Młodszym wpadli na pomysł, że jeżeli przestępca przyzna się do winy, no to nie potrzeba sądu, żeby ich skazać. On tak, oni to bardzo nadwyrężyli wtedy to prawo. Klodiusz dokonał tego samego na Cyceronie, bo Cyceron nie kłamał, tak? On się chwalił, że tak, pokonałem tyranów, pokonałem Katylinę. Czyli on w zasadzie się przyznawał do tego, że dokonał tych egzekucji. Na co za tym idzie, Klodiusz wywnioskował publicznie, wedle prawa, że nie potrzeba już sądu, bo Cyceron przyznał się do winy. Przyznał się do przestępstwa. No ale Cyceron wiedział, skąd wiatr wieje, więc dzień przed tym, zanim wprowadzono to prawo, uciekł z miasta sam. No ale kiedy tylko weszło to prawo, to Klodiusz po prostu zrobił wielki teatr w mieście, zniszczył dom Cycerona na Palatynie i wszystkie jego okoliczne podmiejskie posiadłości również. Czyli również ironicznie znowu wystosował na nim taką karę, jaką wystosowywano przeciwko tym tak zwanym wrogom publicznym, wrogom stanu, o których wspominałem również w poprzednim materiale. Cóż, no oczywiście to, że on uciekł, uznano za legalne już wygnanie na podstawie tego, że dokonał egzekucji na obywatelach niewinnych, czyli Cives Indemnati. Konfiskowano jego majątki, które Klodiusz później sprzedał na aukcjach i postawił on również małą świątynię Libertas na zgliszczach domu Cycerona. I co ciekawe, Klodiusz, żeby przepchnąć tę legislację, w zasadzie nie stosował jakiejś takiej przemocy ulicznej, bo nie było potrzeby, bo jednak wola ludu była taka jak wola Klodiusza. On no chcąc, nie chcąc przemawiał w imieniu plebsu, ale musiał zastosować przemoc, kiedy przyszło bronić mu tej legislacji. No bo za niedługo zaczęto planować i starać się o odbudowę domu Cycerona i jego powrót do Rzymu oczywiście. On próbował temu zapobiec. Przeganiał więc robotników, murarzy, którzy ten dom próbowali stawiać. Podpalał to, co udało im się zbudować. Oraz zaczął atakować, no, przeprowadzać ataki na domy brata, jednego brata, Quintusa. Oraz Milona, właśnie tego Milona, który jest naszym drugim bohaterem dzisiaj, który był zatwardziałym przeciwnikiem Klodiusza. Klodiusz wykorzystał też to, że w mieście zapanował głód i w 57 wystosował protesty przeciwko Cyceronowi za to, a w 56 przeciwko Pompejuszowi. Cóż, były to nocne marsze, nocne procesje, polityczne ataki na Pompejusza, przekrzykiwanie go w tłumie, insynuacje, jakoby Pompejusz był homoseksualistą. A była to odpowiedź na plotki, jakie znowu rozsiewał Pompejusz, jakoby Klodiusz utrzymywał kazirodcze stosunki ze swoją siostrą.
I tutaj na scenę wchodzi Milon ze swoimi uzbrojonymi gladiatorami. I kiedy Milon był wysyłany przez Pompejusza i innych zwolenników Cycerona przeciwko Klodiuszowi, no to ludzie Klodiusza musieli jednak uciekać za każdym razem, bo z uzbrojonymi gladiatorami po prostu nie mieli szans. Pompejusz więc zaczął planować, jak pozbyć się Klodiusza i wymyślać konkretne operacje, konkretne działania przeciwko Klodiuszowi. Doszło do tego, że ludzie Klodiusza starali się nawet podpalić świątynię Nymfy, w których archiwach były składowane te plany działań Pompejusza. Cóż, no ale w końcu w styczniu 52 roku na Via Appia doszło do zamordowania Klodiusza przez Milona. I wtedy dopiero plebs w mieście się zorientował, jak bardzo tęskni za swoim Klodiuszem i dopiero wyszła przemoc na ulicę po jego śmierci. Klodiusz w zasadzie stał się męczennikiem za sprawę. A był to bardzo trudny rok, bo nie wybrano żadnych głównych urzędników magistralnych. Ponieważ Milon tak bardzo walczył z Klodiuszem i Klodiusz z Milonem, bo to działało w dwie strony, że w zasadzie wszyscy kandydaci stali albo po jednej, albo po drugiej stronie i tak ze sobą walczyli, że przeprowadzenie elekcji w tym roku było niemożliwe. Więc w mieście zaczął panować po prostu polityczny chaos. Lud śmiercią Klodiusza był tak wzburzony, że wszystko to skończyło się podpaleniem miejsca senatu, budynku senatu, w którym się gromadzili senatorzy. I dokonali oni w ten sposób, że jak ten budynek senatu się dopalał, poczyniono tam pewne rytuały i był to jakby symboliczny pogrzeb Klodiusza wtedy. No ale miejsce Klodiusza przejął wspominany już przeze mnie wcześniej Sextus Cloelius, który próbował przejąć władzę wraz z trzema trybunami. W kwietniu tego samego 52 roku doszło do specjalnych procesów, głównie przeciwko Milonowi, ale również przeciwko jakby no, kapitanom Klodiusza, tych jego współpracowników. Zorganizowany plebs, no, agresywne grupy plebsu również bardzo naciskały na sądy, by wydać konkretne wyroki, prawda? Tutaj znowu te wspomniane przeze mnie kolegia działają właśnie w ten sposób. To były te kolegia, które wspierały Klodiusza i które wywierały teraz nacisk na sądy, by wydali oni wyroki na Milona i jego współpracowników. Czyli ten efekt praw legislacji Klodiusza przetrwał jeszcze po jego śmierci i to dość długo. No i właśnie te procesy pokazały teraz właśnie niemożliwość władzy do działania w tej kwestii. Władza przestała mieć możliwość wykonania jakiegokolwiek ruchu. Nie mieli oni zgodzić się, co w ogóle zrobić w tej kryzysowej sytuacji. Mas plebsu nie dało się kontrolować już starymi metodami, które w ogóle nie słuchali się swoich patronów jak dawniej. I nadszedł problem, gdyż masy przestały bać się elity. I co teraz zrobić? Prawo zaczęło upadać, praworządność przynajmniej. Jeżeli władza nie ma siły, by w prawo egzekwować, no to władza w ogóle nie ma władzy wtedy, prawda? Trzeba więc prosić o pomoc wojsko. Tak samo jako wsparcie zbrojne do walki z Klodiuszem stosował Milon, wynajmując specjalnych wyzwoleńców, zbrojąc ich, swoich niewolników, no i tych gladiatorów, o których mówiłem. Prawą ręką Milona był Sestius, no i Milon również był trybunem. Cyceron bronił Milona w tym procesie, jednak nie zdążył wypowiedzieć w ogóle jego przemowy, ale mniejsza. W każdym razie te zbrojne bandy Milona stały się legalne, tak zwane prezydia, czyli ci ochroniarze, o których wspominałem wcześniej w poprzednim filmie. Nagle okazało się, że zbrojna banda jakiegoś przypadkowego trybuna to jest prezydia, które będzie chronić teraz cały rząd i sędziów. No, oczywiście Cyceron w swojej przemowie twierdził, że co ty tam, zamordowanie Milona to był akt przeciwko tyranowi. Cyceron próbował legalizować prywatne działania prywatnego człowieka, który wpływał na politykę państwową tak naprawdę. Ale to się nie mogło dobrze skończyć. Mimo tego, że Senat mówił co innego. No ale cóż, Senat powoli tracił władzę. W zasadzie nie powoli, już dość szybko za ten czas. No właśnie, no i po tym pogrzebie, po tym spaleniu kurii, czyli tego domu Senatu, Senat znowu wydał to no, nielegalne Senatus Consultum Ultimum, nadające prawo Pompejuszowi zorganizować armię złożoną z mieszkańców Italii. Stał się on również jedynym konsulem w tym roku. No i Pompej, jako jedyny konsul, od razu właśnie wyznaczył te specjalne procesy za morderstwo na Via Appia,
za spalenie kurii, za oblężenie domu Interrexa Lepidusa i wprowadził w prawo autoryzujące sądy do wydawania wyroku w kwestii korupcji wyborczej. I działało to prawo ze wsteczną datą, w zasadzie aż do roku 70. Czyli kilkanaście lat do tyłu sądy mogły się temu zacząć przyglądać. Oczywiście ława przysięgłych była dokładnie wybierana przez Pompejusza, żeby wyroki zapadały tak, jakie on chce. Broń Boże, nie było w tym żadnej sprawiedliwości. Ale technicznie rzecz biorąc, było to zgodnie z prawem, więc cóż, ciężko było mu cokolwiek udowodnić. No i cóż, Milon, jak i właśnie tych kilku siepaczy, kapitanów Klodiusza zostało w tych procesach skazanych. Czyli, no cóż, pod użyciem siły, czy nawet przez użycie siły, udało się wykonać prawomocny wyrok. Co nie znaczy, że demokracja do republiki wróciła, no, demokracja w cudzysłowie. Bo to wszystko mogło mieć miejsce tylko dlatego, że Pompejusz miał w mieście uzbrojonych po prostu żołnierzy, którzy pilnowali sędziów w procesach, którzy pilnowali senatorów podczas spotkań. A w ostatnim dniu procesu, kiedy Milon został skazywany, doszło nawet do małej rzezi na obywatelach Rzymu, więc to nie miało nic wspólnego z wolnością. I cóż, i wszystko to pokazało tylko tyle, że ci skazani w tych procesach byli oczywiście skazani na wygnanie. Większość z nich poszła do Cezara w Galii. I oczywiście siły Cezara zaczęły wzrastać i Cezar zaczął powoli już tutaj wygłaszać, że działania Pompejusza były, no cóż, groźne dla wolności republiki i trzeba go trochę przytemperować. Czyli w zasadzie Pompejusz zagrał w rękę Cezara. A już od tego momentu wybuchu wojny domowej, od 49 roku do w zasadzie 27 roku, żołnierze byli już systematycznie wzywani do tego, by spokojnie można było przeprowadzić jakieś elekcje czy wybory. To już stało się normą, dzięki Pompejuszowi, który to zaczął. No i senatowi, który w ogóle wydał mu na to zgodę. I w 44 roku, pogrzeb Cezara, i mamy powtórkę z roku 52. Wtedy tym agresywnym tłumem przewodził niejaki Amatius albo Herophilos, który podawał się za wnuka Mariusza. Cóż, no Marek Antoniusz uwięził Amatiusza i poddał go egzekucji. Podczas również tych zamieszek drugi konsul Dolabella zarządził areszt protestujących i publiczne ukaranie ich poprzez zrzucenie ich ze skały tarpejskiej. Ale jeżeli byli niewolnikami, to przez ukrzyżowanie. Co ciekawe, te kolegia przetrwały do tego czasu, pomimo tego, że w 46 roku Cezar ich zakazał ponownie, ale jednak widocznie nie do końca. Tak, był jakiś możliwość prawna, by te kolegia przetrwały. Ale zabronił on między innymi z zakazu tworzenia nowych bez wyraźnej zgody Senatu. A w czasie tej wojny domowej, która wynikła ze śmierci Cezara, nowe kolegia jednak powstawały, ale głównie dla złodziei i wszelkiego typu kryminalistów, którzy się zrzeszali. Tak, były związki zawodowe kryminalistów. Władza, elita oczywiście próbowała kontrolować plebs poprzez przemoc ekonomiczną również. Większość obywateli Rzymu żyło na skraju bankructwa, na skraju bezdomności. Po prostu zachorowałeś, nie miałeś czego zapłacić czynszu, od razu na drugi dzień znajdowałeś się na bruku. Także tam nie było przebacz, nie było zmiłuj. Więc w 47 roku protestujący zabarykadowali się na forum, by zmusić legislację Dolabelli, która zwalniała ich z kredytów, z zaciągniętych pożyczek. Jednak te protesty były bardzo brutalnie zmiażdżone przez wojsko niestety. Zginęło wtedy 800 obywateli. A Cezar, no cóż, Cezar zgodził się tylko na częściowe zredukowanie tych pożyczek. Nie całkowite zniesienie, tak jak chciał Dolabella. Przez to, że Sextus Pompejusz zablokował dostawy zboża drogie morskie, to w 39 roku lud plebs zaatakował na forum Antoniusza i Oktawiana. Również wysłano wojsko, żeby stłamsić protestujących, no ale tutaj jednak ludowi się trochę udało, bo nagle Oktawian i Antoniusz zrozumieli, że trzeba jednak się dogadać z Pompejuszem co do dostaw tego zboża i dokonali tego właśnie w 39 roku. Sam Dolabella również korzystał z żołnierzy, wykorzystując ich do aresztowania egzekucji w 44 roku. Egzekucji takich na miejscu, tak, bez sądu oczywiście. Jednakże, no za każdym razem, kiedy decydowano się na wykorzystanie wojska w tłumieniu protestujących, ci na górze zastanawiali się, ilu tych protestujących jest,
w jakiej kwestii oni protestują i czy warto w ogóle ich siłą tłamsić. Ale wiadomo, elita polityczna nie ma skrupułów. Nie ma jakiejś moralności co do wolności obywatelskiej. Wszystkie te egzekucje roku 1944, jak mówię, były dokonywane bez żadnych procesów. Tak naprawdę na obywatelach niewinnych, jak to było w przypadku spiskowców Katyliny. Dało się wykonać tylko dlatego, bo urzędnik magisterialny miał prawo zmusić swoich ludzi, żeby je wykonać. I dlatego w ogóle do nich doszło, co już całkowicie oznaczało upadek jakiejkolwiek praworządności w Rzymie. I działania takie nie podnosiły głosów sprzeciwu ani w Senacie, ani u Cycerona. Oni uważali takie działanie przemocowe, agresywne, zabijanie obywateli za konieczne w utrzymaniu republiki. A jeżeli republika musiała się posuwać do takich złych uczynków, to znaczy, że republiki już nie było. Tak jak mówiłem, konstytucja republiki upadła przez sam Senat, który nie mogąc sobie poradzić z protestującymi uczciwie ludźmi, którzy upominali się o swoje prawa, postanowił użyć przeciwko nim wojska i zabijać ich. Zabijać. W 52, w 49, w 44, w 39 po prostu zabijać. I nikt się temu nie sprzeciwił. No cóż, nie dziwota, że powstało cesarstwo. Chcielibyście żyć w takim państwie, który tylko siłą i zabijaniem potrafi wprowadzić swój ustrój? To jest wasza myśl na rozważenie po wysłuchaniu tego odcinka. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie. Czy wy chcielibyście żyć w takim kraju, gdzie obywatel może być zabity dla dobra ogółu? Niewinny obywatel. Podziękowania czcigodnym patronom kanału, Tomaszowi, Etmanowi, Kastusowi, Jałowcowi, Krzysztofowi. Trzymajcie się. Do usłyszenia już niebawem.